I witajcie, witajcie widzowie na kanale Sybu Jak. Jak to? Oto pytanie, ale dzisiaj nie odpowiem na nie. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie top 5 wyczekiwanych Decepticonów w linii Studio Series. I tak, wiem, rok temu pojawił się taki film, ale z uwagi, że w tym roku niektóre z propozycji w tamtym filmie zostały jakby ujawnione, czy też wydane w linii Studio Series, tak postanowiłem zrobić nową listę i tak niektóre postacie będą się powtarzać z poprzedniej listy, ale będą też i nowe. Więc jedziemy. Na numerze 5 mamy oczywiście Barricade'a z 5 filmu, tu się nic nie zmienia. Chciałbym, żeby był to nowy mold oraz posiadał licencję Forda, bo niestety figurka z Premier Edition owej nie miała, szkoda. Oraz chciałbym dostać filmową głowę, żeby nie była jak z konceptu w wersji Premier Edition, tylko by wyglądała bardziej filmowo. Chciałbym po prostu, żeby był to nowy mod. Więc jedziemy dalej. Na numerze 4 mamy Nitro Zeusa. Nitro Zeus mógłby być po prostu albo remoldem moldu Nitra, bo moim zdaniem ten mod zasługuje na update, niż wydawanie go po raz trzeci czy czwarty, już nie wiem, przestałem to liczyć. Bo po prostu jest to śmieszne moim zdaniem. Nieważne. Chciałbym po prostu, żeby wyglądał jak ten Nitro tutaj, czyli miał inne nogi, inne naramienniki, inne ręce i inną głowę, bo jak wiemy, no Nitro wygląda inaczej niż ta wersja z konceptu, więc chciałbym dostać wreszcie poprawną figurkę, dobrą reprezentację tej postaci niż kolejny koncept albo koncept z inną głową, jak to było w przypadku Thundercrackera, czyli wiecie, dadzą nam ten sam model, ale inną głowę. Jej, Nitro, cieszcie się. Nie, to tak moim zdaniem nie będzie działało. W przypadku przynajmniej Nitra, bo Nitro, jak wiemy, ma trochę inne ciało niż KSA Boss, a właśnie koncept Nitra był w większości bazowany na KSA Bossie przed jeszcze tymi naramiennikami i tak dalej, nie? Więc wolałbym, żeby był to remold tego moldu, niż raczej ten sam mold, bo moim zdaniem ten mold ma potencjał, ale trzeba by go trochę zmienić na potrzeby właśnie Nitra. Czy to zrobią, nie wiem, ale szczerze trochę na to liczę, niż znowu dawanie tego samego, nawet nie zmieniając głowy i jej, macie Nitro, cieszcie się, nie, to w moim zdaniem, to wtedy już będzie przegięcie moim zdaniem. Ale dobra, nieważne, jedźmy dalej, na numerze 3 Starscream z filmu OB, czyli Bumblebee Movie. Tak, Starscream oraz te Tetrajety się tu pojawiają, on tu jest główną reprezentacją ich wszystkich. Chciałbym, żeby Starscream po prostu się pojawił jako pierwszy, bo dlaczego by nie, skoro mamy już ziemskiego Blitzwinga, to tym razem niech wyjdzie jako pierwszy Starscream, jako Tetrajet, potem Repaint i z nową, albo tą samą głową Blitzwinga, czyli Blitzwing, potem Skywarp i potem niech zremoldują mod na Thundercrackera oraz Trasta, czy tam Acid Storma, nie będę dociekać, jakie jest imię tego Seekera, niech se będzie, jakie se chce. Dlaczego remold, to już śpieszę z wyjaśnieniem, po prostu Thundercracker oraz Skywarp mają na odwrót jakby skrzydła, nie? Bardzo chciałbym zobaczyć te moldy, ponieważ w filmie one się pojawiają, znaczy Starscream oraz Tetrajety się pojawiają, czy tam Seekerzy, w tych właśnie moldach Tetrajetów, ale i też na konceptach widzimy te Tetrajety, czyli jakby Seekerzy mają alt moldy i dlaczego by ich nie wydać w linii studyjnej, moim zdaniem byłoby to fajne i bardzo takiego Starscreama oraz resztę Seekerów i Blitzwinga, którzy są tej samej wielkości, bym sobie przygarnął. Jedziemy dalej z miejscem drugim. Na drugim miejscu pozostaje bez zmian, albo raczej już się zmieniło. Jest to Upadły, który był w poprzedniej liście. Upadłego chciałbym zobaczyć ze względu na to, że ile można na niego już czekać. No dość dużo czekamy. I to bardzo. Może za rok, kto wie. Fajnie, jakby był to duży lider, bo Upadły był dość spory. Liczę na nowy mod. Jedyny problem będzie właśnie z trybem alternatywnym Upadłego, bo go tak jakby nie miał. No i to samo będzie pewnie jak było z Shockwave'em, czyli tryb alternatywny nie będzie jakimś ósmym cudem świata, ale kto wie. Ja bardzo liczę na to, że dostanie w wersji leader też ową matrycę, chociaż nie wiem po co, ale żeby sobie mógł podtrzymać, oraz te cidę, której nie dostał w oficjalnej wersji Voyagera, tak dostał ją dopiero w wersji ekskluzywnej, bardzo szkoda.
No, ale jak to mówią, lepszy rys niż nic. Na upadłego jak najbardziej czekam, jest to właśnie propozycja, z która najbardziej mnie jakby interesuje, ale bardziej interesuje mnie to, co jest na miejscu pierwszym. A na miejscu pierwszym jest Galvatron z Wieku Zagłady, jak i Megatron z Ostatniego Rycerza. Najpierw skupimy się na Galvatronie. Galvatron był to wyczekiwany przez większość jakby fig, ja też go wyczekuję w nowym moldzie. Stary mold, jeżeli chodzi o skalę do linii studia, nie jest dobry, tyle mogę powiedzieć, bo już to mówiłem wielokrotnie. Ale jak wiemy, no ma duży śmietnik. I tutaj mogliby zrobić coś podobnego jak ze Stingerem, spróbować chociaż jakoś to zrobić. Będzie to ciężkie. Ale nie jest to nie do zrobienia, bo Stinger właśnie to pokazał, że nie ma tego śmietniku, który miał poprzedni Bumblebee chyba z Wieku Zagłady, który też był na moim kanale. Też się pojawił gdzieś tam kiedyś, który miał duży śmietnik z trybu auta i no nie wyglądało to jak w filmie, nie miał tych ostrzy i tak dalej. Nie będę się na tym skupiał. Po prostu chciałbym, żeby Galvatron wyglądał lepiej, był nowym moldem i się za rok pojawił. Albo zamiast niego pojawić się może też i Megatron z Ostatniego Rycerza, który w Premier Edition miał wspaniałego Voyagera. Nie mogę się tu prawie do niczego przyczepić poza głową i tam jakimiś małymi elementami, o czym było w recenzji, nie będę tutaj... Właśnie fajnie jakby go inaczej pomalowali, tak bardziej filmowo, albo dali mu zamiast tej jego starej głowy właśnie wersję z maską, bo czasem tak robią, tak miał na przykład Bee w nowej wersji, że dostał tylko wersję z maską, a niestety nie ściągano. No tu może by jakiś gimmick, coś spróbowali zrobić. Nie wiem, czy będzie to też wersja z Premier Edition, czy zrobią nowego może Voyager, albo jakoś to zremoldują delikatnie, nie wiem. Bynajmniej ja czekam, co będzie dalej z Megatronem, bo moim zdaniem Megatron powinien się w 2021 pojawić, jakiś jego Voyager. Poczekamy, że tak powiem, zobaczmy to ostatnia dwójka, której brakuje do skompletowania zmieniających się wizerunków Megatrona z filmu. I chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Piszcie na dole, jaka jest wasza topka, jeżeli chodzi o Decepticony. Co z tego, co powiedziałem, najbardziej wyczekiwujecie, jeżeli chodzi o linię Studio Series. A może macie własną topkę Decepticonów? Napiszcie w komentarzu i chyba to już by było na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa pa. Yo.